Cześć, ja się nazywam Grzesiek Krzywak, Kerka TV i ze mną jest Robert Gryn, Codewise. Twoja historia to klasyczny przykład takiego amerykańskiego snu, czyli od zera do bohatera. No właśnie, jak to się stało, że pewnego dnia stwierdziłeś, trzeba chwycić byka za rogi? W wieku 12 lat już, że tak powiem, wiedziałem, że chciałbym własną firmę założyć. Potrwało to 12 lat, zanim to zrobiłem. Pożyczyłem kartę kredytową mamy, jak miałem 13 lat i kupiłem kilka domen dotcomów, GoDaddy, mama nie była zadowolona. Zacząłem się zajmować marketingiem afiliacyjnym, gdzie zarobiłem pierwsze takie większe pieniądze. Słuchaj, Robert, opowiedz coś więcej o Codewise. Pomimo tego, że jesteśmy w Polsce, głównie działamy na rynku amerykańskim, budujemy platformy związane z marketingiem afiliacyjnym. Ogólnie mówiąc, marketing, online marketing. Nie byłem jakby założycielem Codewise. Dwa lata temu pojawiła się okazja, żebym stał się współwłaścicielem z Bartkiem Dawidowem, który jest CTO. On jest od technologii, ja jestem jakby bardziej od pomysłów i od wizji. I nasz pierwszy projekt Zero Park był sfinansowany właśnie przeze mnie, więc Codewise jest dość unikalny, ponieważ nie mamy zewnętrznego dofinansowania w ogóle, jesteśmy self-funded, tak zwani bootstrapped. Słyszałem, że zaczynałeś w innym miejscu, czyli też taka droga od zera do takiego wspaniałego miejsca. Znaczy, pierwsze biuro Codewise było prawie że poza Krakowem. Pracowali na stole od bilarda zamiast na biurku. Drugie było w apartamencie, dopiero trzecie było, że tak powiem, biuro porządne i tam szybko nam zabrakło miejsca. I teraz znajdujemy się w pałacu. Właśnie w pałacu, w samym sercu Krakowa, to też chyba taki element, że aż chce się tutaj przyjść do pracy. Słuchaj, ja myślę, że wszyscy, którzy nas oglądają, zastanawiają się nad jedną rzeczą. Jak w tak fajnym miejscu można dostać pracę? Czy jest to możliwe? Jak najbardziej możliwe. Głównie zatrudniamy programistów. Coraz więcej zatrudniamy ludzi do sprzedaży, do supportu. Jesteśmy anglojęzyczną firmą, trzeba bardzo dobrze znać angielski i mieć po prostu podejście takie, gdzie nikt nie musi nad tobą siedzieć, żebyś pracował. No i granie na PlayStation na poziomie chociaż podstawowym. Ze mną nie można wygrywać, ale tak. Czyli takie zasady korporacyjne, no tutaj chyba nie mają miejsca. No, nie mają i to prawdopodobnie przez to, że ani ja, ani Bartek nigdy nie pracowaliśmy w żadnej korporacji. Raz miałem staż przez miesiąc w TPSA, to mi wystarczyło. Czyli już wiesz, jakbyś nie powinno, tak? Dokładnie tak. Słuchaj, to prawda, że tutaj nie ma hierarchii, nie ma szefów, nie ma menadżerów? Nie ma i jak ktoś mnie nazywa panem prezesem, to błagam ich, żeby tak nie robili. Ale jest horyzontalna struktura, że tak powiem. Sprawdza się to? Sprawdza się tak. Jeśli ma się odpowiednich ludzi, to jak najbardziej to się sprawdza. Znajdujemy się w takim specyficznym, ale miejscu, specyficznym miejscu, które mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Za nami telewizor, PlayStation, tam piłkarzyki. Mam rozumieć, że zadowolony pracownik i kreatywny pracownik to ten, który też czasem w pracy się pobawi. Dokładnie. Teraz przed wywiadem ktoś chciał właśnie zagrać PlayStation. Niestety zająłem miejsce. Ale tak, skupiamy się dużą uwagę jakby na nie tylko na pracy, ale na całym środowisku. Czy to PlayStation, czy jakieś firmowe obiady, czy co tydzień mamy masaże w firmy w godzinach pracy. Słuchaj, tak już na koniec chciałem zapytać o tą kwestię Krakowa. No właśnie, jest tutaj pod Wawelem klimat na biznes? Bardzo jest korzystne dla nas być w Krakowie przez to, że tu jest dużo talentu programistycznego. Sabre czy Komarchu, takie bardzo duże firmy, dużo ludzi odchodzi stamtąd i do nas przychodzi. Czyli największym skarbem Krakowa są nasze krakowskie talenty. Bardzo miło to słyszeć. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki bardzo.